reprezentuję firmę Hammerland Design, która jest autorem takiego ekologicznego projektu pod nazwą Sunsailer. I jest to nic innego jak ekologiczny, w 100% samowystarczalny katamaran napędzany energią słońca. Ma on wbudowany panel fotowoltaiczny, akumulator i napędzany jest silnikiem elektrycznym. Także jest bardzo cichy, w 100% ekologiczny i nie wymaga tak naprawdę żadnych czynności serwisowych. Tak naprawdę gdzieś tam w głowie mi się zrodził koncept takiej łódki właśnie rekreacyjnej, służącej do stricte odpoczynku na wodzie, gdzie nie trzeba męczyć się z żeglami, nie trzeba tankować silnika. No i stąd pomysł na akurat taką konstrukcję, która jest bardzo stabilna, a jednocześnie też bardzo lekka. Nasza firma działa w branży turystycznej. Jest to grupa trzech ośrodków narciarskich funkcjonujących w Małopolsce. Czarny Groń, czyli najbardziej na zachód wysunięty ośrodek właśnie w Małopolsce. Kasina Ski na południe od Krakowa, w Kasinie Wielkiej, czyli rodzinnej miejscowości Justyny Kowalczyk. I Słotwiny Arena, Krynica Zdrój, miejsce, miasto, które słynie również ze sportów zimowych. Nasze ośrodki mają to do siebie, że ciągle prowadzimy w nich inwestycje, modernizujemy je. W każdym z nich działają nowoczesne koleje sześcioosobowe. Posiadamy dodatkową infrastrukturę, gdzie można się szkolić od podstaw. Są wyciągi dla dzieci, ale trzeba też wspomnieć, tak jak w przypadku pierwszego ośrodka, czyli Czarnego Gronia, funkcjonuje tam hotel o wysokim standardzie, czyli przyjeżdżając mamy kompleksową usługę. Mam przyjemność reprezentowania Centrum Kempingowego Kutno. Jesteśmy dealerem marki Detlefs, jednym z największych dealerów na wschodnią Europę. Tutaj pokazaliśmy 12 przyczep kempingowych oraz kilkanaście kamperów. Tak, od 16 lat praktycznie zajmujemy się sprzedażą przyczep kempingowych nowych i używanych. Zajmujemy się tak naprawdę kompleksowo klientem. Najczęściej to są to klienci powracający, którym 16 lat temu sprzedaliśmy jakieś przyczepy używane z racji tego, że dbamy o nich i cały czas pomagamy im, wiadomo, z obsługą bieżącą takich przyczep, bo trzeba pamiętać o tym, że taką przyczepę trzeba konserwować, trzeba w jakiś stopniu ją też zabezpieczać, pilnować, żeby nie przeciekała. Pomagamy na każdym kroku, tak? I klient zawsze może liczyć na to, że kiedykolwiek do nas zadzwoni, z jakimkolwiek problemem będziemy się starali pomóc przez sieć naszych firm partnerskich, które czy też na Pomorzu, czy gdziekolwiek przyjadą i pomogą, jeżeli coś tam się będzie działo. Tak? Nie zakładamy oczywiście takich możliwości, ale zawsze dbamy o klienta, tak? I to jest nasza dewiza. Kierujemy do ludzi takich trochę bardziej zamożnych, tak? Bo wiadomo, te przyczepy są niektóre trochę droższe, tak? niż może sobie pozwolić przeciętny Kowalski, ale mamy też w ofercie takie przyczepy niskobudżetowe, które dla takiego przeciętnego Kowalskiego są, więc szerokie spektrum możliwości, tak, mamy. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno, tak? Ja powiem szczerze, że mój pobyt w hotelu Czarny Groń nie był związany z jazdą na nartach, natomiast bardzo dobrze się tam wypoczywa. Miałem świetną pogodę, dobra kuchnia, bardzo fajne spa. Te trasy, bo zabrałem też rodziców i swojego pieska, te trasy były takie, że można było spokojnie i z dziadkami już oraz ze zwierzakiem sobie ten czas spędzić. Poza tym super miejsce dla zabaw dla dzieci, więc też te dzieciaki mają tam naprawdę co robić. No a rodzice, mówiąc tak zupełnie szczerze i brutalnie, mogą też odpocząć od tych dzieci. Także dobre miejsce i na wiosnę, na zimę, na jesień, praktycznie na każdą porę roku. I to wydaje mi się jest wielkim atutem tego ośrodka. Lubię zimę, spędzam ten czas w zimie trochę inaczej, natomiast no, gdzieś pewnie fajnie by się było na tym stoku znowu pojawić. Czy to będzie taka sama miłość jako tego pierwszego ślizgu, to jeszcze nie mogę powiedzieć.